Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj prosta i smaczna zapiekanka z kaszy, kurczaka, szpinaku, suszonych pomidorów, serka mascarpone i innych smakowitych składników. Świetny obiad bądź kolacja na ciepło i jak sami zobaczycie, rzeczywiście prosta do przygotowania. Jeśli Wam się spodoba, przepisy i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Teraz filmik, w którym pokażę, jak ją przygotowuję i do tego filmiku oraz do obejrzenia przepisu. Bardzo serdecznie zapraszam. Do przygotowania tego dania zazwyczaj sięgam po kaszę jaglaną. Dzisiaj nie mam, skończyła mi się, sięgnęłam więc po kaszę gryczaną, prażoną w całości. Mam tutaj 200 g tej kaszy, czyli kubek o pojemności 300 ml i muszę ją teraz ugotować. Według przepisu na opakowaniu, czyli w stosunku 2:1, gdzie 2 to woda, 1 to kasza. Zagotowałam zatem 2 kubki wody, dodaję mój kubek kaszy. Dolewam odrobinę oliwy z oliwek, mniej więcej 1 łyżeczkę i wodę solę. Do smaku wody morskiej to też będzie mniej więcej 1 łyżeczka soli. Całość dokładnie mieszam, po czym zmniejszam grzanie, przykrywam i gotuję pod przykryciem na możliwie najmniejszym ogniu, aż kasza będzie dobra. To jest, kiedy wchłonie wodę i będzie dobrze ugotowana. Potrwa to mniej więcej 20 minut. Kasza właśnie się ugotowała, daję jej kilka minut pod przykryciem, a w tym czasie przygotuję pozostałe składniki zapiekanki. Obieram jedną średnią cebulę i kroję ją w dość drobną kostkę. Cebulę podsmażam teraz na patelni z niewielką ilością oliwy z oliwek. Oliwy daję niepełną łyżkę i kiedy cebula się zeszkli, dodaję 3-4 ząbki czosnku drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Czosnek mieszam z cebulą i smażę razem na nie za dużym ogniu, ale niedługo, nie chcę go przypalić, do czasu tylko, kiedy zacznie aromatycznie pachnieć i wtedy dodaję szpinak. 150 g, liście umyte, jeszcze lekko mokre. Ja najchętniej sięgam po świeży, jeśli nie mam świeżych liści szpinaku, no to korzystam ze szpinaku mrożonego. I co jakiś czas mieszając, smażę na nie za dużym ogniu przez 2-3 minuty, do czasu, kiedy szpinak zwiotczeje. Pachnie naprawdę przyjemnie. Niech szpinak się smaży, a ja w tym czasie przygotuję mięso. Sięgam po drobiowe, 350 g. To może być filet z indyka, pierś z kurczaka, jakieś chude mięso biorę. I mięso już jest umyte, osuszone i podkrywałam z niego nieładne kawałki. I teraz kroję je w dowolne, mniejsze, zapiekankowe kawałki, takie na jeden kęs, w kostkę, w paski, takie jak lubicie. Ja mniej więcej takiej wielkości. Szpinak gotowy, przekładam go teraz na talerz, żeby nieco przestygł, a na tej samej patelni podsmażam teraz mięso. Przypruszam solidną szczyptą czarnego pieprzu oraz solą. Ja biorę sól szałwiową, jak ją przygotować pokazuję w osobnym filmiku. Jeśli nie macie, można sięgnąć po zwykłą. I smażę co jakiś czas, mieszając tak, żeby mięso zcięło się z wierzchu, zamykając pory i zachowując całą swoją soczystość w środku. W tym czasie siekam szpinak z grubsza na takie mniejsze, przyjaźniejsze do jedzenia kawałki i od razu kroję na mniejsze kawałki kilka suszonych pomidorów. Ja biorę 5 suszonych pomidorów, takich z oliwy. Szpinak i pomidory dodaję do mięsa. Zmniejszam grzanie i smażę razem do czasu, kiedy kurczak będzie gotowy. W czasie, gdy kurczak dochodzi, ustarłam na tarce o grubych oczkach 150 g żółtego sera, dowolny ulubiony. Ja biorę taki o w miarę neutralnym smaku i bardzo dobrze sprawdza mi się tutaj zazwyczaj Gouda albo parmezan. Kurczak gotowy, dodaję tutaj teraz pół opakowania serka mascarpone, mniej więcej 120 g. Serek zagęści całość i powstanie z niego naprawdę przyjemny, aksamitny, kremowy sos. Dodaję także część z przygotowanego wcześniej żółtego sera, mniej więcej 3 łyżki i całość dokładnie mieszam. Notabene taki sam sos, tyle że bez żółtego sera dodanego na końcu, przygotowuję do makaronu. Spaghetti, penne, tagliatelle doskonale z tym sosem smakują. Dzisiaj jednak zapiekanka, więc wracam do opowiadania, co dalej. Tak to wygląda, wspaniale, pachnie także wyśmienicie. Trzeba to teraz doprawić do smaku. Tyle, że ja już nie doprawiam, bo mi ten smak odpowiada. Wyłączam grzanie, rozgrzewam od razu piekarnik do 180 stopni Celsjusza i zaczynam szykować zapiekankę. Zapiekankę można przygotować w jednym dużym naczyniu bądź w kilku mniejszych naczyniach żaroodpornych, takich jedno naczynie na jedną porcję. U mnie dzisiaj w dużym naczyniu i natłuszczam je delikatnie oliwą. Na dno naczynia wykładam połowę jeszcze gorącej, ugotowanej na sypko kaszy i rozprowadzam ją równą warstwą. Na to połowa przygotowanego sosu. Staram się tym sosem równo przykryć kaszę, tak żeby każdemu stołownikowi dostała się równa porcja. Na to druga połowa kaszy, również równą warstwą. I całość przykrywam pozostałym sosem. Na koniec posypuję resztą żółtego sera.
I tak przygotowaną zapiekankę wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół. Jeśli chcecie, można włączyć termoobieg przez mniej więcej 15 minut do czasu, kiedy ser ładnie się zapiecze. Żaden ze składników nie jest tutaj już surowy, więc po prostu chodzi tylko o ładne zapieczenie dania. Po 15 minutach zapiekanka wygląda tak. Wyjmuję ją z piekarnika, zostawiam do lekkiego przestygnięcia. Naprawdę szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Przyjemny, charakterystyczny zapach kaszy gryczanej wymieszanej z tymi smakowitymi dodatkami zapieczone pod czapą złocistego sera. Naprawdę coś wspaniałego. Daję teraz zapiekance jakieś kilka minut, maksymalnie 10, żeby nieco odstała i odpoczęła. Będzie łatwiejsza do porcjowania, po czym od razu, póki gorąca, podaję. Jak sami widzieliście, prosta do przygotowania, jest także bajecznie smaczna, a do tego ze zdrowych, wartościowych składników. Mam nadzieję, że się skusicie. Świetny obiad bądź kolacja na ciepło. Smacznego! Przepyszna, jak dla mnie idealna. Zachęcam, spróbujcie.